Program dla wszystkich głodomorów. Mowa o pieniądzach. Też to jest głodny pieniędzy, to apetyt na kasę, to idealny program. Dzisiaj będziecie wygrywać tutaj pieniądze, ja się już o to postaram, ale zacznijmy od początku, bo przecież 5 razy w tygodniu losujemy 10 tysięcy złotych i uwaga, za 30 dni milion będzie wylosowany, o ile się nie mylę. Spora nagroda. Każdy, kto choć raz weźmie udział w naszym programie, spróbuje zadzwonić do nas, to my odpowiadamy SMS-ami albo odzwaniamy na telefony stacjonarne. Odpowiadajcie na nasze telefony i SMS-y, bo wtedy bierzecie udział w losowaniu 10 tysięcy i miliona docelowo w finale. No dobrze, teraz przejdźmy do konkursu, bo to Was na pewno interesuje najbardziej. Uwaga, uwaga, obok mnie no też będzie apetycznie. Ciasta i ciastka, ale temat, jak ktoś na diecie, to będzie miał problem. Szukamy ciast i ciastek tutaj na tej tablicy. Mogą być zapisane z góry na dół, z dołu do góry, z lewej do prawej albo z prawej do lewej. 4 możliwości i 100 zł. Ważne, żeby literki się łączyły. Zygzaków nie uznam. Tak jak powiedziałam, pionowo albo poziomo. Zaczynamy, szukamy ciastek i ciasteczek. A ja przypominam, żeby wziąć udział w tym programie, trzeba mieć 18 rok życia ukończony. Pamiętaj o tym, że płacisz za każde połączenie, nawet za takie, które nie połączy się z moim studiem, ale płacicie tylko za połączenie, nie za czas jego trwania. W tym programie rozgrywamy kilka konkursów interaktywnych, do których zgłaszacie się pod numery telefonu widoczne na tej żółtej planszy. Kto trafi do studia, ten podaje głośno i wyraźnie poprawną odpowiedź na antenie. Jeżeli odpowiedź jest dobra, pieniądze wysyłamy do Ciebie w ciągu 5 dni roboczych. Nasz regulamin został zatwierdzony przez Izbę Celną, więc cały program zrealizowany jest w oparciu o licencję wydaną przez tę Izbę. 4 miliony złotych w puli całej loterii. Mnóstwo pieniędzy. A ktoś, jeżeli chce poznać się cały regulamin, zapraszam na 860 telestronę TVN7. A my teraz przechodzimy do bardzo smacznego tematu. Ciastka i ciasta. Smakowicie. Program Apetyt na kasę. To tak się troszeczkę wstrzeliśmy z zagadką. Dobrze, pytanie tylko, czy ktoś tu widzi już jakieś ciasto albo ciastka. Temat taki... No, obiad niedługo będzie jedzony. To tak na deserek. Jakieś ciastko albo ciasto. A tak swoją drogą, to co my tu mamy? Na przykład... dużo liter, tak chaotycznie na początku. A jest! Mam! O, i ktoś też ma. Dzień dobry. Halo, halo? Halo? Halo, halo? Tak? Dzień dobry, proszę odpowiedź. Szarlotka. Tam gdzieś z daleka usłyszałam. Szarlotka, tak jest, to złote dla Pani. Wielkie brawa, gratuluję i pozdrawiam. Szarlotka, kochani, głośno do telefonu, mówcie do mnie, żebym Was dokładnie słyszała, dobrze? Dobrze, 150 zł za kolejne ciasto albo ciastko. 150 zł. Kolejna propozycja od widza, który mam nadzieję zaraz pojawi się na antenie. Zaczęliśmy od szarlotki, no tak wakacje nieletnio i obuszka są. No dobrze, co jeszcze? Jakie robimy teraz ciasto albo ciastko? Ja jedno już upatrzyłam. Czy to jest moje... Nie, to nie jest moje ulubione. Znaczy, właśnie, czy to będzie moje ulubione ciasto? Albo ciastko. Na razie nie widzę. W ogóle tak sporo tych liter. Chyba nie ma. Masz jeszcze jakieś ciasto albo ciastko tutaj znalezione? No i ich tu powinno być troszeczkę. O, drugie zauważyłam. Czyli są. Dzień dobry. Halo, halo. Halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jaką ma Pani odpowiedź? Kremówka. Kremówka i to też zauważyłam. Jest tam, o... Jest, właśnie, 150 zł dla Pani, brawo, wielkie brawa. Dobrze, to gramy o 200 zł. Mamy szarlotkę, mamy kremówkę. Kremówkę, tak, dobrze. Najprościej jest od samego początku, bo wtedy macie najwięcej tutaj ciast i ciasteczek do wyboru, do znalezienia. Potem trzeba już szukać, kombinować i wyszukiwać tych, których jeszcze ktoś inny nie zauważył. No dobrze, to my dzisiaj tak pysznie, smacznie, kulinarnie, drogie panie i panowie, pieczemy ciasta i ciastka. I jakie tutaj możemy znaleźć? Mamy szarlotkę, pycha. Mamy kremówkę, też pyszna. Co jeszcze? Ja tu widzę... Gdzie jest to, co ja przed chwilą znalazłam? A jest, widzę. O, dzień dobry. Dobry.
dobry. Witam, proszę odpowiedź. Mazurek. Mazurek, a gdzie pani Mazurka wypatrzyła? Już szukam, szukam, szukam. Jest! Jest w drugą stronę napisane pięknie 200 zł dla pani. Gratuluję bardzo serdecznie. Wielkie brawa. Dobrze, no to teraz uwaga. 300 zł nagrody gwarantowane. Smakowity konkurs i bardzo smakowite nagrody. Szarlotka, mazurek i kremówka. Znalezione odpowiedzi. No dobrze, co jeszcze? Jakie jeszcze ciastko albo ciasto będzie znalezione? Szukamy, szukamy. Pamiętajcie, że możemy czytać z góry do dołu, z dołu do góry, z lewej do prawej albo z prawej do lewej, więc są te cztery sposoby. Szukamy wśród czerwonych liter. Generalnie czasem może być gdzieś jedna zahaczona, pożyczona. Mogą się gdzieś tak jak w krzyżówce zaplatać. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę odpowiedź. Pączek. Pączek. Czy my tu mamy pączka? Czy my tu mamy pączka? Jest pączek na samym dole. Brawa, 300 zł dla pani. Wielkie, wielkie brawa. Dobrze, kto będzie grał teraz za 400 zł? Możesz to być ty. 400 zł nagrody gwarantowanej w tak smakowitym konkursie. Szarlotka, mazurek, kremówka, pączek. Nic dietetycznego. Same pyszne, tuczące rzeczy, ale jaka to przyjemność zjeść coś takiego. Co my tu jeszcze mamy? Mogą się zaplatać literki, niektóre mogą być użyczone. No już tak troszkę trudniej jest teraz. Ciastka, fajny temat. Na pewno smakowity. Było szybciutko. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę odpowiedź. Ptyś. Ptyś. Gdzie to pani Ptysia zauważyła? A tu, tak tyłem pisane, pięknie. 400 zł to pani nagroda. Wielkie brawa. Wielkie brawa. Dobrze, 500 zł dam za kolejne ciasto albo ciastko. Takie wyjątkowo drogie te nasze ciasta i ciasteczka. Ptyś. Padł ptyś. Ptyś to jest taki z kremem chyba, prawda? Długie? To jest ptyś. Tak mi się wydaje. Pączek, kremówka, mazurek. To wszyscy wiemy, jak wygląda, szczególnie Wielkanoc, mazurki. No i szarlotka pyszna. Co jeszcze? Kto jest osobą pełnoletnią, może zagrać o spore pieniądze. 500 zł teraz do wzięcia. 500 zł. Sporo już ciast pojawiło się i ciasteczek tutaj na tej mojej tablicy. Mamy szarlotkę, mamy mazurek, kremówkę. Ptyś dołączył przed momentem i jeszcze pączek jest. Jakie jeszcze ciasto albo ciastko zostanie znalezione przez ciebie? Szukamy, szukamy. Szczerze mówiąc, oprócz tego jednego, które jeszcze nie zostało powiedziane, które ja znalazłam, to drugiego to już nie widzę. Szukamy, szukamy. Ciasta i ciasteczka. Taki mamy temat dzisiaj. Bardzo smaczny konkurs. 500 zł, to jest dopiero smakowita nagroda do wzięcia. Szukamy ciast i ciastek. Widzę, że mogę pojawić. A, jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ojej, ktoś właśnie stracił szansę na wygranie połowy tysiąca. Szkoda. Ty nie stracisz tej szansy. No jak na razie przed telewizorami, a przynajmniej dzwonią do mnie same panie, pojawiły się na antenie panie i wygrywają. No dobrze, panie robią te wszystkie pyszności. A czy panowie, którzy z przyjemnością zajadają takie smaczne rzeczy, też są przed telewizorem? Zobaczymy zaraz, czy pan, czy pani tutaj trafi na antenę. Panowie raczej rzadziej pieką, ale za to chętnie konsumują te wszystkie pyszności. Co tu jest jeszcze z ciast i ciasteczek? Coś smacznego, coś pysznego. Ja widzę coś, co ja osobiście lubię, nawet bardzo. Pół tysiąca złotych do wzięcia teraz za odpowiedź. Jest telefon. Halo, dzień dobry.
Tort. Jak? Dzień dobry. Dzień dobry, jeszcze raz proszę odpowiedź. Tort. Tort. Czy my mamy gdzieś tu tort? Jest! Brawa! 500 za ten tort. Wielkie brawa. No pięknie. Tort wart 500 zł. Tak, ogromny musiałby być tort. Dobrze, w takim razie poproszę 600 zł i lecimy w górę cały czas z nagrodami. Jest coraz trudniej. Coraz mniej tych czerwonych pól widzicie. Coraz więcej pozajmowanych. One się oczywiście mogą gdzieś krzyżować, zaplatać, mogą na siebie zachodzić. Zdarzy się tak pewnie, że gdzieś jakaś czarna literka znajdzie się w nowym słowie. No tak jak w krzyżówce, mogą się przez siebie przechodzić te litery, te słowa, ale używamy oczywiście nowych haseł, oczywiście nowych liter w większości. 600 zł nagrody gwarantowanej. No i zobaczymy, czy teraz padnie odpowiedź. Już tak zaczyna po głowie chodzić. Jest szybciutko. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę odpowiedź. Babka. Babka jest nad tortem chyba, z tego co widzę. Tak jest. 600 zł. Wielkie brawa. Gratuluję bardzo serdecznie. Dobrze. Mamy babkę, mamy tort, mamy ptysia, mamy pączka. 700 zł też mamy nagrody gwarantowanej za kolejne ciasto. Szarlotka, mazurek i kremówka. Kto ma ochotę na wyjątkowo słodką, smaczną nagrodę? Jak masz apetyt na kasę, to możesz go zaspokoić jak najbardziej taką nagrodą. A że i smaczny konkurs, bardzo słodki dzisiaj. Ciasta i ciasteczka, które gdzieś tutaj są na tej tablicy, bo są jeszcze. I mamy takie... Mamy różne ciasta. Mamy tak, ciasta takie bez okazji. Pojawiły się takie, które na przykład na Wielkanoc, bo babka, prawda, i mazurek. Tort, no to też tak okazjonalnie. Co jeszcze? Ja coś tu mam cały czas. Tego jednego, co jeszcze nikt nie powiedział. W takim dość nietypowym miejscu. Ja bym powiedziała, jak to się robi, to będziecie wiedzieć. To ciasto oczywiście. Zresztą chodzi o to właściwie, żeby nie zgadywać, tylko żeby ułożyć jednak ze słów, z literek, hasło. Albo od góry do dołu, albo od dołu do góry, z prawej do lewej, z lewej do prawej. Jak mi się dość często zdarza to coś piec w domu. Jest, no jest, ja to widzę. Widzę to ciasto. 700 zł gwarantowanej nagrody. Co to będzie? Ciasto warte 700 zł. Teraz. I mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. I nareszcie jakiś pan się trafił. Jak ma pan na imię? Zbyszek. Panie Zbyszku, jakie ciasto albo ciastko pan tu znalazł? Biszkopt. Biszkopta pan znalazł. Już patrzymy. A biszkopt. Bardzo trudno zapisane. Panie Zbyszku, 700 zł to pana nagroda. Opłaciło się. Wielkie brawa dla pana. Ojej, no dobra, to nie 800, nie 900, a 1000 poproszę. 1000 zł nagrody gwarantowanej. Biszkopt, wszyscy widzą tu tyłem zapisane. Zrobiło się bardzo trudno, ale nagroda ogromna. 1000 zł. Da się coś jeszcze znaleźć. Ja wiem, że tak na pierwszy rzut oka to się wydaje, że cała tablica zajęta, ale nie jest jeszcze takie miejsce, gdzie ukryło się ciasto. Przypominam, szukacie wśród czerwonych pól, większość czerwonych literek. Oczywiście gdzieś te literki mogą się zachodzić z tych haseł, które już zostały odkryte, ale w większości używamy tylko literek nowych, świeżych, takich tych czerwonych. Jeżeli jesteś widzem pełnoletnim, możesz zagrać o ten 1000 zł. Jeżeli go zdobędziesz, wygrasz, wysyłamy go w ciągu 5 dni roboczych. Płacisz za każde połączenie, nawet za takie, które nie połączycie z moim studiem, ale tylko za połączenie, nie za czas jego trwania. Kto ma ochotę na 1000 zł? Apetyt na takie pieniądze. Ciasto, ciastko. Gdzieś tu. Jest jeszcze. Ciasto jest na pewno. I powiem tak, do zrobienia jego używamy mąki na pewno. Mówiłam o tym, że czerwone literki, tak?
Ja mam taką informację z reżyserki. Maksymalnie dwie czarne litery mogą być zapożyczone. No i jest tutaj takie hasło. To jest nawet to hasło i to ciasto, o którym ja mówiłam od samego początku. Za dużo powiedzieć na ten temat nie mogę. Przepis na nie też jest tak charakterystyczny, że od razu by było wiadomo, o co chodzi. Jest telefon. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę odpowiedź. Sernik. Sernik. Już patrzę. Jest z góry do dołu. Tak jest, brawa. 1000 złotych dla pani. Za sernik. 1000 złotych. Brawo. 1500 zł nagrody gwarantowania. Popatrzcie, sernika to ja nie zauważyłam, bo właśnie mówiłam, że mojego najbardziej ulubionego ciasta to nie widzę, a tu jednak sernik jest. Spostrzegawcza pani. 1500 zł gwarantuję. Rzekłabym nawet, że bardzo trudne zadanie już teraz. Popatrzcie, jak zrobiło się czarno na tym miejscu. Czy gdzieś tam jeszcze się da przemycić jakąś nazwę ciasta albo ciastu? 1500 zł. Jest tu ciasto. Warte 1500 zł. Bardzo dużo pieniędzy. Naprawdę smaczne. Jest tutaj takie ciasto na tej tablicy. Warte jest 1500 zł. To można być. Szukamy. Czeka 1500 zł. Dużo pieniędzy. Na pewno jest tu jeszcze jakieś hasło. Jest, gwarantuję. Posłuchajcie, ja poproszę, żeby tą zagadkę dać na ten ekran, dobrze? Dziękuję. I teraz się przyglądamy. Bardzo dokładnie. Jest tutaj ciasto. Jest warte 1500 zł. Smaczne. Ja nie wiem, coś jeszcze podpowiedziała, ale niestety. Kto je dostrzeże? Dobra. Moje ostatnie słowo to 2000 polskich złotych. 2000. Radziła mi się podwyższyć, bo zostało nam bardzo niewiele czasu do końca tego programu. Ja nie wiem. Zastanawiam się, czy ktoś w ogóle ma odpowiedź jakąś jeszcze jakieś ciasto tutaj też poszuka. No. Za dużo podpowiedzieć nie można. 2000 czeka, a w studio cisza. A to jest końcówka, czekam tylko na telefon. I strasznie bym chciała te 2000 zł oddać. I będziemy odliczać? Nie będziemy odliczać, nie mam czasu na odliczanie. Martwię się, żeby się nie okazało, że nikt nie ma odpowiedzi. Jeden telefon, jeden zwycięzca, 2000 zł, taka nagroda. Cały czas to możesz być ty, tylko czy ty masz odpowiedź? Przyjrzyj się bardzo dokładnie.
rząd po rzędzie, i poziomo, i pionowo. Literka po literce. Możemy czytać z góry do dołu, z dołu do góry, z lewej do prawej i z prawej do lewej. To jest trudne. Ja wiem, że to jest trudne, ale 2000 zł warto się dlatego wysilić. Oj, ja bym dzisiaj naprawdę bardzo chciała te 2000 zł. Ja mogę coś podpowiedzieć? Zależy co. Na pewno mogę powiedzieć, że musicie być pełnoletni, żeby grać. To jest warunek. A jakbym tak powiedziała, z czego się robi to ciasto? Musi być miód. To, o czym ja mówię. Musi być miód. Bez tego nie zrobimy tego ciasta. To jest to, co ja znalazłam i od początku o nim mówię. Ja teraz mam spokojne sumienie, że coś od siebie pomogłam. No i teraz pytanie, czy ktoś na przykład będzie wiedział i czy to coś da. Bo 2000 zł czeka i ciągle nie ma swojego właściciela. Dwa tysiące złotych, jeden zwycięzca. Dwa tysiące złotych. I uwaga, gwiazdka 73221, 704-307-111. Musimy kończyć. Mamy czasu bardzo malutko. Jedna odpowiedź. No, szybciutko. Kto ma odpowiedź? Jest odpowiedź czy nie, bo ja muszę znać odpowiedź teraz. Nie mogę przedłużać. 2000 zł do wzięcia teraz. Gwiazdka 73221 albo 704-307-111. Kto teraz trafia do studia? Uwaga! Nagroda jeszcze jest. Ostatnia próba, tak? Wybieramy numer telefonu. I kto teraz trafia do mnie tutaj na antenę? Gwiazdka 73221. Albo 704-307-111. Jest. Trzymam kciuki. Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam bardzo gorąco. Jaką ma pani dla mnie odpowiedź? No, ja mam wiele odpowiedzi, ale szczerze sobie Piernik. Piernik, jak ma pani na imię? Anna. Pani Aniu, moja imienniczko droga. 2000 zł ma pani więcej już na swoim koncie. W ciągu 5 dni roboczych one będą wysłane te pieniądze do pani. Gratuluję pani Aniu bardzo serdecznie i przypominam, że 1 000 000 za 30 dni do wygrania, ale 5 razy w tygodniu rozsujemy też nagrodę 10 tysięcy złotych. Odpowiadajcie na nasze SMS-y i odpowiadajcie na nasze telefony. Kto ma ochotę wziąć udział w grze, do tej cały czas może dołączyć do gry, wysyłając na przykład SMS o treści 1 000 000 pod numer 73 27. Życzę bardzo miłego dnia. Pa, pa!